Witam wszystkich. Chciałem Wam pokazać, zbudowałem z silnika od pralki mały generator prądu. Użyłem do tego takich oto małych magnesów neodymowych, które zamontowałem w wirniku. Jak widać, tutaj są wklejone te właśnie magnesy. Dałem na wirnik 4 rzędy po 4 takie małe neodymowe magnesy. To nie jest za dużo. Żałuję, że nie dałem więcej. Mógłby być lepszy efekt. Ale dzisiaj sprawdzimy to, jak te magnesy dają. Podłączyłem silniczek trzema fazami do mostka trójfazowego. I z mostka trójfazowego widzimy, wychodzi, teraz widzimy, minus i plus. Trzy fazy zamienia na jedną fazę, daje minus i plus i jest podpięty pod magazyn energii. Magazyn energii z inwenterem od razu w jednej skrzynce, jak widzimy na dole napisane wszystko w jednym, all in one. Fajny magazyn, dopiero przyszedł i postanowiłem właśnie przetestować, co ten mały silniczek, jak faktycznie będzie dawał do inwentera. Inwenter pokaże nam prawdę, nie? No. Teraz rozpędzimy wiertarką. Proszę, wiertareczka. Rozpędzimy wirnik. I zobaczymy, co się będzie działo na inwenterze. Uwaga! Jak widać, pokazuje, że jakieś, o, teraz daje sygnał, że przestało ładować. Jakieś ładowanie idzie na baterię. Zaraz zobaczymy, przełączymy sobie na panele. O, w moim przypadku to jest akurat turbina. I zobaczymy, jaki woltaż daje ten mały silniczek z niewielką ilością magnesów. Uwaga, zaraz odpalamy. Dobra. Trochę tak buja, bo niestety robię to wszystko jedną ręką. Trzymam wiertarkę, a drugą telefon. Widzimy, woltaż daje dość ładny, 112 V. Zobaczymy teraz, ile da nam watów ładowania. Przypuszczam, że to będzie bardzo mało. Jest trochę za mały silnik, żeby coś tam dał więcej. Uwaga. Także jak widzimy, szału nie robi, nie? Ale myślę, że jak na taką ilość magnesów, co jest dana tutaj, i mały silniczek, to i tak daje radę. Wcześniej próbowałem, podłączyłem to pod żarówkę 5-watową, to zaświeciło. Sam byłem zdziwiony, że ją zaświeci.
No i teraz będziemy kombinować. Z tym już nie będziemy tutaj nic dokładać, żadnych magnesów, bo myślę, że to jest nieopłacalne. A tu jak widzicie, już też po testach, po próbach, to jest generator turbiny wiatrowej FT2000. Według wiatrakowni jedna z lepszych turbin. Zobaczymy, jak będzie się sprawować, jak ją zamontujemy. Planuję montaż za miesiąc, za półtora, na maście 6-metrowym i podłączyć to tak samo właśnie przez mostek trójfazowy i do inwentera solarnego z magazynem energii. Jeszcze wracając do magazynu. Wszyscy uważają, że baterie muszą być jak najbliżej inwentera, żeby były jak najmniej straty. Mi się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jak powiedziałem, dopiero przyszedł, to jest, mamy na dole połowa praktycznie skrzynki, to jest, są baterie, druga połowa to jest inwenter. Także bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, co nie mają za dużo miejsca, żeby to wszystko poskładać. A jak wiemy, teraz czas na przechodzenie na off-grid, odłączanie się pomału od sieci, także trzeba kombinować, nie? Dziękuję.